Witajcie w samym środku czarnego serca. Etyka nie istnieje w przyrodzie od samych jej początków. Lubimy ignorować fakty związane z przetrwaniem. Słodkie zwierzaczki zbytnio odsunęły nasz pogląd na to, że aby jedno istnienie musiało przeżyć, to drugie musi zginąć. Łańcuch przetrwania jest bezlitosny, a my jako gatunek ludzki znajdujemy się nawet niżej niż w jego środku, choć wielu ludziom wydaje się to inaczej. W poziomie trofologicznym wyznaczanym w skali od 1 do 5, gdzie najniższy poziom, bo jedynkę, zajmują rośliny, na szczycie znajdują się drapieżne gatunki alfa, takie jak niedźwiedzie czy tygrysy. My jako ludzie plasujemy się na poziomie 2,21, czyli mniej więcej tyle co świnia czy sardynka. Sztuczne zawyżanie swojej wartości w owym łańcuchu wynika z faktu, że nie musimy już się parać zbieractwem roślin, a nasz łowiecki styl życia zdecydowanie zaniknął na przestrzeni tysięcy lat. Zwyczajnie mamy swobodny dostęp do wszystkiego w sklepach. Do tego dochodzi personifikacja zwierząt, czyli nadawanie im ludzkich cech i ufność w to, że dziki zwierz będzie tak samo łatwy do opanowania jak ten udomowiony. Dzisiejszy przypadek starcia z niedźwiedziem jednak brutalnie pokazuje, że dzika natura nie jest tak uległa człowiekowi, jakby się to mogło wydawać. Olga Moskaliewa była zaledwie 19-latką, kiedy zdecydowała się wybrać ze swoim ojczymem Igorem na kemping do lasu. O takie miejsce było nietrudno. Okolice wioski Termalnii w obwodzie Pietropawłowska-Kamczackiego są bardzo górzystym i zalesionym terenem. Sam kemping połączony z łowieniem ryb w pobliskiej rzece miał być zakończeniem pewnego epizodu w jej życiu. Kilka dni wcześniej Olga odebrała swoje świeżo nabyte prawo jazdy oraz ukończyła szkołę o profilu muzycznym. Dopiero wkraczała w dorosłość, którą rozplanowała sobie całkiem nieźle. W planach miała zostać psychologiem. Pobyt w lesie należał do całkiem udanych, przynajmniej na początku. Tatiana, matka Olgi, otrzymywała co jakiś czas telefony, raz to od córki, a raz od męża. I zwykle były one całkiem radosne. Do pewnego momentu. Reszty szczegółów dowiadujemy się tylko z jednego źródła, od Tatiany. Pierwszy z łącznie trzech ostatnich telefonów rozpoczął się głośnym krzykiem Olgi. Mamo! Zjada mnie niedźwiedź! Mamo, tak mnie potwornie boli! Pomocy, proszę! Zdezorientowana matka na początku uznała całość za głupi żart, lecz jak potem powiedziała w jednym z wywiadów, ale wtedy usłyszałam prawdziwy strach i ból w głosie Olgi. W tle dało się usłyszeć niedźwiedzie warki i przeżuwanie. Myślałam, że umrę tutaj z powodu szoku. Przestraszona Tatiana zdecydowała się zadzwonić do Igora. Nie wiedziała jednak, że ta cała tragiczna historia rozpoczęła się właśnie od ataku niedźwiedzicy na mężczyznę, którego życie zostało zakończone poprzez roztrzaskanie czaszki i potężne obrażenia kręgów szyjnych. Jej mąż już nie żył. Olga, widząc atak na ojczyma, próbowała uciec, ale potężne pazury dosięgnęły jej nogi. Wydawałoby się, że jest to już rychły koniec życia 19-latki, ale zwierzę miało inne plany. Postanowiło pastwić się nad nową ofiarą, by po chwili zająć się ciałem niedawno upolowanego mężczyzny, podczas gdy do Olgi zmierzały już trzy młode niedźwiedzie. W międzyczasie Tatiana zadzwoniła do wszystkich służb w okolicy oraz do najbliższej rodziny z desperacką próbą błagania o pomoc. Niestety, daleki wschód Syberii nie był miejscem, w które służby ratunkowe mogły się dostać w przeciągu minut. Drugi telefon rozpoczął się słowami. Wróciła i przyprowadziła trzy młode. Mamo, one mnie zjadają! Połączenie zostało przerwane. Głos Olgi był przepełniony bólem, a sama dziewczyna była potwornie osłabiona z powodu utraty krwi. Możemy się tylko domyślać, jak mogła taka sytuacja wyglądać dla bezbronnej, ale wciąż desperacko walczącej o życie nastolatki. Pamiętając o rozpłatanej przez niedźwiedzicę ranie, można wywnioskować, że małe, tak jak zresztą i matka, rozpoczęły ucztę od nóg dziewczyny, powoli idąc ku górze. W odstępie godziny od wykonania pierwszego połączenia, telefon Tatiany dzwoni trzeci, już ostatni raz. Ledwo słyszalny, trzymany na granicy życia i śmierci głos Olgi, układa się w jej ostatnie słowa. Mamo, to już nie boli. Nie czuję bólu. Wybacz mi za wszystko. Pomoc nadeszła zdecydowanie za późno.
Po dotarciu na miejsce służby w towarzystwie brata Igora znalazły niedźwiedzicę dalej pożerającą ciało mężczyzny, podczas gdy potwornie porozrywane szczątki Olgi leżały nieopodal. Brat Igora poinformował Tatianę, że zarówno jej mąż, jak i córka nie żyją. Niestety, niedźwiedzie za swoją drapieżną naturę i głód, które poskutkowały odebraniem życia, muszą zapłacić swoim. W pogoni za niedźwiedzicą i jej młodymi wysłano 6 myśliwych. Nie wiadomo jednak, jaki był rezultat tych poszukiwań. Odstrzeliwanie zwierząt zagrożonych wyginięciem dlatego, że te żerują i polują w poszukiwaniu jedzenia, coraz bliżej miejsc zamieszkania ludzi, jest tematem stale poruszanym przez ekspertów. Nie ich winą jest fakt zapuszczania się przez ludzi w tereny zamieszkałe przez agresywne gatunki. Człowiek również odbiera dom zwierzętom kawałek po kawałku, rozbudowując miasta, budując nowe drogi czy zwyczajnie wycinając lasy. A one przecież muszą gdzieś żyć i się pomieścić. Wielu ludzi w internecie szukało nagrań audio z tego zajścia, w tym ja. Okazuje się, że desperackie krzyki i płacz Olgi słyszała tylko jej matka. Nagranie zawierające ostatnie chwile nastolatki zjadanej żywcem nie istnieje i lepiej, żeby tak już pozostało. Czarne serce.